Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No i doczekaliśmy się tego dnia, gdzie nasze gołębie z tego gołębnika, który tutaj wspólnie towarzyszyliśmy z kamerą Maćkowi, jak był stawiany, jak żeśmy oblatywali gołębie. No te gołębie już brały udział w lotach tutaj razem z tymi gołębiami ze wspólnego gołębnika. Dzisiaj mamy ten dzień, gdzie czekamy na ich przylot z lotu Bobolice. To jest pierwszy lot w oddziale PZHGP 059 Gdynia Kosakowo. Tutaj Gdynia Chylonia, najmocniej, przepraszam, Kosakowo to jest sekcja. Przepraszam jeszcze raz, bo tu hodowcy, żeby się nie obrazili. Tutaj dzisiaj na lot mamy wysłane tutaj 47 gołębi i Maciek opowie nam właśnie o tym, jak wyglądało koszowanie, a my będziemy tutaj czekać, bo już mamy godzinę 7.23. Sekcja zakoszowała gołębi około 700, dokładnie nie pamiętam, oddział 2000, prawie 800 chyba gołębi. Czyli wystarczająco tutaj? Tak, 2800, tu z gołębnika 47, dwa zostały, nie zakoszowane. To jest jeden gołąb, ja powiem, ja numery sprawdziłem, to jest Reinharda Mila, gołąb po numerze 106 i tak. Janusza Szalkowskiego o numerze 51-59, końcowe numery podaje. Tak, ten Janusza to się po prostu na tej wywózce przyszedł, no gdzieś się zawieruszył, sam sobie później drogę musiał szukać. I to jest ten, co ostatni doszedł. Tak, i on ostatni doszedł, po kilku godzinach, no to zostawiłem. Przepraszam, ja powiem, bo mówimy o tym, co wczoraj mieliśmy ten lot zorganizowany, taki krótki, 55 km, taki trening. A się okazał bardzo ciężkim treningiem. Te gołębie dosyć się rozbiły. A ten gołąb niemiecki po prostu ma coś z okiem. Dlatego one zostały, nie są żadne, pokażemy, może je, chodź, pokażemy. One nie są żadnym tam takim wybitnie uszkodzone jakoś, czy... Ten po prostu, te dwa gołąbki Janusza zostały. Janusza Szalkowskiego, no został, bo... Janusza jest po prawej stronie, tak, a po lewej jest ten niebieski, Reinharda Mula. Także 47 z 49, no cieszy nas to, że po tych ostatnich lotach, co mieliśmy treningi tutaj ze wspólnym gołębnikiem organizowane, te loty, one już przeszły, ten lot, który tutaj jest z Bobolic, to jest ile? 140? Nie wiem, w którym miejscu on stoi, ale w granicach 140 km. Czyli to jest troszeczkę dystans zbliżony do tego, który mieliśmy tutaj z lotu numer 3 na wspólnym gołębniku tutaj w Kosakowie, także ten dystans one już pokonywały, no zobaczymy jak to... Drugi lot i trzeci lot one miały 130. Też 5, później 152, czyli to są te mniej więcej odległości te same. Także siedzą, te latają. No, siedzą od kilku dni. Bo mamy te tutaj pokazy airshow, ale tu wczoraj jeszcze koncert był bardzo koncert duży. Był bardzo dużo, parę tysięcy ludzi było. Się trochę słabo czuję. Tak, rozumiemy. Ale my tu czekamy. W każdym razie powiedzmy tak, o 6 godzinie zostały te gołębie wypuszczone. Mamy teraz już około 7.30, czyli my już tak nerwowo obserwujemy. No, może coś być. No, będziemy sobie tak patrzeć. Zobaczmy, pogoda w miejscu wypuszczenia, jaka była, to nie wiemy jeszcze. Dobra? Ale to podejrzewam, że ten... Natomiast tutaj mamy takie niebo troszeczkę zachmurzone, ale bezwiecznie jest praktycznie. Bardzo, jeżeli wieje, to bardzo słabo. No, zobaczymy, jak tam będzie to na gołębie wpływało. No, jesteśmy bardzo tacy ciekawi, jak będzie to wszystko wyglądało. Tam podłączyliśmy system, znaczy system zegar normalny, tam mamy też go połączone z komputerem. Zobaczymy, czy wszystko nam się uda na żywo przesłać na internet, bo tam nie jestem do końca pewien, czy dobrze skonfigurowałem, no ale to trzeba frycowe zapłacić. Jeżeli na tym locie się nie uda, to na następnym już na pewno. Tak jak Maciek powiedział, sobota jest to trochę taki dzień, gdzie nie wszystko się udaje. Ale w niedzielę już dzisiaj to jest już lepiej. No i się tak w przyszłym tygodniu raczej lepiej przygotujemy, natomiast tak listy startowe wszystkie, później lista po otwarciu zegarów też będziemy tu widzieli. No i my, bardzo nas interesuje, jak te gołębie tutaj sobie w tym oddziale 059 Gdynia Chylonia poradzą. Także czekamy na nie i miejmy nadzieję, że już niedługo się pojawią. Bo mamy tutaj jakieś gołębie w powietrzu, ale nie wiemy, czy to są nasze gołębie. To wszystko, co to nasze? Jest pojedynczy jakiś. Zaraz zobaczymy, bo są tu dwie sztuki. Tu przed chwilą szło takie większe stado, ale to tam bardziej w kierunku Pucka. Są dwa gołąbki. Która jest godzina, kierowniku? Ja się schowam. Latają. Tu jest z tyłu, o widzimy.
No, te pierwsze noty to one tak nie chce siadać. Ale są te dwa, zaraz sobie zobaczymy. Oj, grupa większa, 2, 4 z 10 gołębi. O, 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 pierwszy siada. Zobacz, czy... Nie wiem. Dobra, zaraz będziemy patrzeć. Ale mamy, mamy. Powiem szczerze, pierwszy raz praktycznie to są takie emocje, bo no, tu widzimy chyba z 10 sztuk ich jest razem już. 2, 4, 6, 8, 10, 11. No, zobaczymy. Teraz sprawdzimy też, czy wszystko po kolei. Drugi. Szpak jest, widzimy. O, powinno być chyba 10-11 sztuk odbitych. Odbijało? Odbijało. No zobaczymy, wierzymy w to, kurde. 10, tak? To jest... Jak to teraz zobaczyć? 10. Zaraz zobaczymy. Musimy może obsłużyć to. Będziemy teraz listy przeglądać, tylko... Wolimy... Ile przyszło teraz? Jeden. Jeden. Gdzieś z 11 sztuk będzie. O, ale już mamy część w gołębniku. Proszę? 11 albo 12, nie pamiętam. O, tam sobie musimy przeglądnąć. Pierwsza grupa. Pierwsza grupa. Zobaczymy sobie, zaraz tam przeglądniemy. Jakie to są gołębie. Pierwszy był w każdym razie, z tego co widzę, kolegi Krzysztofa Zymińskiego, gołąb. Widzimy 470-152. Drugi to jest Arka Koniecznego. 236 Jana Bochenczaka, 268 Jerzy Kostosz, Ryszard Żółkiewicz, 169 Rafał Pasoń, Arek Konieczny, Robert Zgód, Janusz Szalkowski, Zgód. Teraz jest jakiś kolejny? Są. O, jest, są dwa następne. Połowy to jest na pewno, nie, dwa były, to jeden Roberta Zgód, jeden. Będziemy patrzeć. Jeden się odbił już? No gdzie? O, już są. Powinno być 13 chyba sztuk. Sobie popatrzymy. 14 jest. Aha, dobrze. Jeszcze raz, to będzie Konieczny. Oleksiak. Reinhard Mull jako 13, 139 i Robert Zgód 14. Pierwszy jeszcze raz. Są jakieś? Są, jest to dwa następne. I tu jeszcze też leszcze idą inne, ale tutaj mamy te trzy sztuki. O, jest, jest tu większa grupa. U was 20 sztuk już ponad będzie. No to słyszę, że chyba jakiemuś koledze padł zegar. No i zdarza się tak. Ja mówię, to jest taka rzecz, że techniki... My tu się staramy zawsze, mówię, robić jak najlepiej, żeby zoptymalizować, żeby tutaj nie było problemu z niczym, ale się... Proszę? Kto? No właśnie, my tu akurat mamy akumulator, ja specjalnie dzisiaj przywiozłem. No. Chyba 20 kilka sztuk już mamy tych gołębi. Aha, to ten chyba nie, właśnie, bo on nie miał tych zielonych... A może? Zobaczymy. Chyba nie, bo on nie miał tych zielonych ringów. Dobra, sobie popatrzymy w międzyczasie, ile tych gołębi tutaj jest. 27. 27, no to jeszcze trochę nam zostało, 20 sztuk, ale ładnie odpłukać wchodzą. Zaraz listę prześlemy na stronę, żebyśmy widzieli, jaka jest kolejność ich. To będzie chyba 28. No, chyba, że się jakiś tam nie odbił, co? Szalkowski. Pipnął?
Nie słyszałem, zaraz sobie zobaczymy. Co? Nie słyszałem. No też, a to tam dźwięki, my jesteśmy już głusi. Jest 28. To jest Szyłakowski, to rzeczywiście ten 51-39, a 51-39 został. Widzi, o jest jeszcze tu. Jest 9 będzie. Zaraz tą listę teraz wyślemy na internet. O jest. Zobacz ten ostatni, czyj był. Zobacz ten, czyj ostatni był, ten 29. 244. Janusza Szalkowskiego. A to Piniot 1.39, to drugi Janusza przyszedł? Tak. O, zobaczmy, był Piniot 1.39, a teraz przyszedł Gołąb po numerze. A to ten, nie, nie. A co? Ten przyszedł Oleksiaka Zbyszka, 18548. Czyli 29 gołębi już mamy. Pierwsza, 7:30, zaraz sobie zobaczymy. Ja tutaj za chwilę będę, ten wytransferuję, ten pierwszy był o godzinie 7:34, 22 sekundy. To był PL04719, 152, kolegi z Krzyszka Zymlińskiego, to są gołębie, tam jak rodowody zobaczymy, chyba Wandenabele dużo mają. Praktycznie 100%, tak z tego co pamiętam, ale mówię, na internecie możemy to sprawdzić, na stronie naszehodowle.pl. Tam, gdzie jest Polska Liga Gołębi Pocztowych, tam jest wszystkie gołębie, zdjęcia i rodowody tych, które tutaj biorą udział w rywalizacji na tym naszym tutaj gołębniku w Kosakowie. O, dobra. Mamy następne dwa gołębie, to będzie 30, chyba 2-3 sztuki. No, słyszymy, odbija tam, o. Patrzymy sobie jeszcze, póki co tutaj nie ma, to pojedyncze gołębie przelatują, ale to są inne gołębie tutaj z oddziału, sobie popatrzymy tutaj, jak wyglądają. Wasz paki są, widzę. Jednego połowego nie ma. Jednego połowego, no. Dwa są połowe. Nie, są, zobacz, są. Te tak pamiętamy, bo takie dwa szpaki, dwa połowy to bardzo łatwo zapamiętać. Bo tam jeszcze coś leci, poczekajmy, zobaczmy. Kondycje są dobre, widzę. Tutaj teraz im grytu podsypałeś? Nie, gryty, one zostały od początku. Od początku? Mhm. To jest następny, odejdziemy szybko, zamknę tylko. Krąży. Już wkrótce zaraz będziemy mieli praktycznie zakończony lot. Te koledzy z oddziału sygnalizowali, że też mają, nie? Tak. To ktoś stąd, nie? Nie wiem, jakiś dziwnie się zachowuje. Może to jest ten, co tu był pierwszy raz. A, ten, on też tak siadł i później latał, krążył. No zobaczymy. W każdym razie wołać można. Dobra. Jest. Nie jest. To nie jest stąd gołąb. No zobaczymy po prostu. Chodź. Słuchaj. Nie, to chyba nie jest stąd. Nie. Czekaj. Nie, bo ma tam jakiegoś żółtego ringa stamtąd. Nie, to nie jest. To nie jest nasz, ale skąd? No. Trzy albo dwa, albo trzy, albo cztery. To jest stąd. Nie wiem, czy raz jest stąd. Słyszymy tak, stąd był podbity już jest, słyszeliśmy. O i następnie jest w międzyczasie. O jest jeszcze, trzy są, ale to chyba nie jest. Nie, tylko. Teraz sobie zobaczymy, ile jest tych gołębi. Nie, 34 gołębie są.
No. No, no, no. Dobra. Dobrze będzie, tylko że kurczę, czy... No. I to był nasz, tak? Co tak, 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 tak. To był ten przedostatni. Taki malutki. 34 to był gołąb. Nie, 30, zaraz zobaczymy. Pierwszy raz w koszu. 18520 ostatni był Zbyszka Oleksiaka, a przedostatni był 425, to był dla hodowców Sebastiana Wardęgi. Tu Adama Piwowarczyka, Jasia Bochenczaka były. No będziemy za chwilkę te wszystkie gołębie mieli w internecie, bo jak się skupiam na filmowaniu, to nie mogę przesłać na internet. Nie mamy jeszcze tego, mówię, zautomatyzowanie, jest dużym skonfigurować, ale jakoś przeżyjemy to. Dobrze. Tutaj przyleciała większa grupa teraz. Czyli będziemy za chwilę mieli powyżej 40, chyba, bo tam 37 było, tutaj jest 2, 4, 5, czyli 42. To już nie będzie dużo gołębi w powietrzu. Była chwila przerwy między tymi przylotami, o widzę. Aż podbijały się, a nie jeszcze. Zaraz sobie zobaczymy. A chodź, 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 chodź. Co mówisz? Głowa przestała boleć. No przestała boleć, bo tu jest... Adrenalina się podniosła. Tak, tak. Najlepsze. Dobrze, ale jest już. Ja sobie zaraz tam zobaczę, ile jest tych gołębi. No, popatrzymy. 43 sztuki, czyli nam brakuje tylko 4 gołębi jeszcze. Także nie jest źle. Jeszcze sobie sprawdzimy tam wszystko. Mamy tam 44 gołębie odbite. Tu przyleciał 45. Popatrz, tam jakiś balon nawet leci. No, puścił. Te dzieci sobie pewnie puściły. 45, czyli brakuje nam jednego, dwóch gołębi. Także pomału będziemy tutaj kończyć. Chodź, chodź. O, już się odbił. Także o które otwarcie zegarów? 14. O 14, to będziemy sobie tutaj patrzeć. Do Maćka zadzwonimy, zobaczymy, jak to wygląda mniej więcej. A wyniki kiedy będą? O, widzimy tam jakieś ten. A wyniki kiedy będą? Wiesz, te wyniki on potrafi zrobić dosłownie 2-3 godziny, tylko on jest na urlopie. Nie wiem, czy on to będzie robił. Rozumiem. Dopiero chyba wraca 22, ale to mu się plikami wysyła. On to chyba tam nawet zrobił. Także będziemy sobie mogli zobaczyć, jak te gołębie się na listach oddziałowych będą pasowały. Także na razie dziękujemy. Lot uważasz za udany, czy nie? Udany, nie no. Brakuje chyba jednego czy dwóch gołębi, także jeszcze pewnie przyjdą do końca. Zobaczmy, będziemy widzieć. My tam listę za chwilkę wyślemy. Miejmy nadzieję, że następnym razem uda nam się zrobić, żeby to wchodziło od razu, bo tutaj troszeczkę czasu jest albo filmowanie, albo tam wysyłanie, ale to nie za bardzo tak mi szło. No, my poprawimy się. Także dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.